ale ze mnie gapa. Miałam wam jeszcze powiedzieć, że jest to przepis za dychę. Więc tak, jest to przepis za dychę. Witajcie. Hej, z tej strony Karolina z bloga Savory or Sweet. Witajcie ponownie na moim kanale. Dziś mam dla was kolejny przepis. I jest to przepis, który pokocha cała wegańska i bezglutenowa część tego świata. Ponieważ są to naleśniki bezglutenowe i wegańskie. Fantastyczne naleśniki, chyba najlepsze wegańskie naleśniki, jakie w życiu zrobiłam. Są elastyczne, miękkie, idealne, by nadziać je słodkim farszem lub pikantnym. Dziś pokażę wam, jak zrobić taki słodki, daktylowo-bananowy krem. Ale te naleśniki możecie naprawdę wykorzystać, jak tylko chcecie. Przepis jest na tyle uniwersalny, że tak jak mówię, możecie wszystko tam naładować do środka. Więc przepis jest bezglutenowy, ale jeśli chorujecie na celiakię, zwróćcie uwagę na to, czy wasze płatki owsiane, czyli ta mąka owsiana, z której będziemy korzystać, czy jest to produkt certyfikowany i na pewno bezglutenowy, ponieważ tradycyjne płatki owsiane, mąka owsiana, one niestety mogą zawierać gluten. Tak więc zwróćcie na to uwagę. Ale jeśli nie macie alergii na gluten, jeśli nie reagujecie źle na gluten, możecie użyć wtedy tradycyjnej mąki owsianej. Lub zrobić własną, blendując płatki górskie. Mówię wam, że są banalnie proste w wykonaniu. Wystarczy tylko zblendować i usmażyć i to wszystko. Zazwyczaj naleśniki smaży się na oleju. Ja natomiast przed każdym naleśnikiem przecieram patelnię delikatnie ręcznikiem papierowym, na którym znajduje się odrobina oleju. Dzięki temu patelnia jest natłuszczona, nie przyklejają się do niej naleśniki, a my możemy zjeść posiłek, który nie jest smażony na oleju. Więc jest to naprawdę super rozwiązanie. Polecam wam, żeby wdrożyć taki trik do waszej kuchni, by zredukować ilość niepotrzebnego tłuszczu podczas smażenia. Zapraszam was bardzo serdecznie do oglądania.
like the cool blue light. 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 To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że wypróbujecie te naleśniki, bo są naprawdę banalnie proste. Jeśli wypróbujecie ten przepis, koniecznie dajcie mi znać w komentarzu i zróbcie proszę zdjęcia waszych naleśników i wstawcie zdjęcie w komentarzu pod przepisem na moim blogu. Będzie mi bardzo miło, uwielbiam patrzeć na te zdjęcia i one naprawdę sprawiają, że moje serce się raduje, ale to już pewnie wiecie, że jest to po prostu rzecz, która sprawia mi niesamowitą frajdę. No i powiem wam, że niebawem zdradzę wam ogromny sekret. Mianowicie powiem wam, dlaczego byłam ostatnio taka dość zajęta i będziecie ze mnie bardzo dumni, będziecie pod wrażeniem i będziecie w niebo wzięci. Jestem bardzo pewna tego, ponieważ wiem, że jest to coś ogromnego. Więc jestem pewna, że się wam spodoba, nie mogę się już doczekać, ale muszę trzymać jeszcze język za zębami, więc do zobaczenia, pa pa!